Tak, na północ od Rogue Tunnel, przy Waldorow. A co będziemy tam robić? Niro wylądowało tam śmigłowcem i zajmują się, cholera wie czym. O'Brien chce, żebym dowiedział się, co kombinują. A ten O'Brien jest twoim szefem? Rządzi tobą? Nie! Buzer! Dobrze wiesz, po co tu jesteś? No, bo wiesz. Wygląda, jakbyś był na jego zawołanie. To nie tak! Jak tam się trzymasz? Nie jest źle. Udało dobrze. Nie przeszkadza mi robota na farmie, to panie chwasty, itd. Kojarzy mi się z dzieciństwem. Jeździłem wtedy na farmę wuja, niedaleko Adrian, przy granicy Sajdy. Całe lato pracowałem przy układzie drzwi. Wuj miał tam takiego krosa, na którym kręciłem się po okolicy. To tak nauczyłem się robić. Uważaj, bo zacznę cię nazywać farmerem Billem. Kiedy dotrzemy na miejsce, trzymaj się blisko. Cokolwiek się stanie, nie daj się zauważyć. Te chujki mogą dać popalić. Dobra, dobra, czaj. Nie wychylać się, trzymać gębę na kłódkę, nie dać się zabić. Hej, dzięki, że mnie zabrałeś. Dobrze znów się wyrwać. Nawet jako twój plecak, wiesz? Tak. Okej, okay, trzymaj się blisko. Jasna sprawa. Już dawno. Tam jest. Jezu, nie sądziłem, że jeszcze jakiś zobaczę. Ej, daj znać. Dobra, teraz patrz. Żołnierze wychodzą pierwsi. Zabezpieczają lądowisko. Potem idzie ten ich chłopiec geniusz. Badacz, naukowiec. Chuj go wie. I się rozgląda. A po co? Żeby robić tam jakieś naukowe pierdoły. Skąd kurwa mam wiedzieć? Przecież ich szpiegowałeś. Dobra, poczekaj tu. Jasne. Status. Tutaj jest czysto. Czysto. Chyba jest czysto. Analizowaniu próbek kału ze stref drugiej, trzeciej i czwartej B stwierdzono obecność Claytonia perculiata. A co to? Znalej jakąś minę próbek. Weź nie przeszkadzaj. Hej, daj znać, kiedy lądowisko będzie gotowe. Do roboty! Zabezpieczysz lądowisko, jazda! Dobra, załatwmy. Serio? Dobrze, skoro już musisz wiedzieć, pobieramy próbki kału. Znaczy, gówna? Tak. Gówna świrusów? Tak. Znaczy, tkwimy tu, na tym zadupiu, żeby zbierać gówna świrusów, tak? Dokładnie. Okej, no dobra. Notatka terenowa 2102. Po przeanalizowaniu próbek kału ze stref drugiej, trzeciej i czwartej B stwierdzono obecność Claytonia perfoliata. A co to? Znanej jako szpinak kubański. Weź nie przeszkadzaj, a także jednopiennej jagody z gatunku Juniperus communis. No i co z tego? Co z tego? Ano to, że to oznacza, że świrusy jedzą nie tylko nas i siebie nawzajem. Jedzą
jagody, rośliny, trawę, igły. Generalnie wszystko to, co jelenie. Są wszystko żerne, tak jak my. Tyle, że ich żołądki są w stanie strawić dużo więcej rodzajów celulozy. Aha, dobra. No i? To oznacza, że nie wymrą z głodu, kiedy skończymy im się my do jedzenia. Zbyt szybko się ich nie pozbędziemy. Kurwa, to źle. Tak, to źle. Dobra, wracaj do maszyny. Wyłapałeś coś przez moje radio? Ale to pojebane. Pieniądze podatników, oni się zaniebabrają w gównie świrusów. Tak, mówiłem ci. Nie wiadomo, co oni robią, ani dlaczego. Wiesz, muszą tu mieć gdzieś jakąś bazę, nie? Próbowałeś ich śledzić? Tak, ale zawsze mi znikali za górami. Lecieli na południe, autostrada jest zablokowana, więc nie miałem się jak zbliżyć. Skurwysyny. Wygląda na to, że są za wiele odpowiedzialni. Gdzie teraz? Dobre pytanie. O'Brien, jesteś tam? Zgłoś się, O'Brien. Jestem. Skończyłeś? A, załatwione. Gdzie się widzimy? Nie spodziewałem się ciebie tak szybko. Wysyłam współrzędne. Tylko to pewnie chwilę zajmie. O'Brien bez odbioru. Jezu, co niby jego zdaniem tu robiłem? Hej, w jednym masz rację. Rzeczywiście sprawia to, że nie wiem. To gdzie teraz? Dobre pytanie. O'Brien, jesteś tam? Zgłoś się, O'Brien. Jestem. Skończyłeś? A, załatwione. Gdzie się widzimy? Nie spodziewałem się ciebie tak szybko. Wysyłam współrzędne. Tylko to pewnie chwilę zajmie. O'Brien bez odbioru. Jezu, co niby jego zdaniem tu robiłem? Hej, w jednym masz rację. Rzeczywiście sprawia wrażenie dupka. Czekaj tutaj. Nie chcę, żeby wiedział, że z kimś przyjechałem. Dobra, będę miał oko na motocykl. Mam już dosyć dupków z Niro jak na jeden dzień. Dobra, niedługo wrócę. O'Brien powiedział, że ma wieści. Znał jej drugie imię. Irene. Niemożliwe, że ona żyje. Ale on żyje, więc czemu nie ona? Co? Tam jest. Hej. Kurwa. Musisz przestać tak robić. Gadaj. Dobra, słuchaj. Powiem wszystko, ale to ci się nie spodoba. Znalazłem w końcu gościa, który był skłonny przekopać się przez dokumenty, które my oni przechowywali jakiś czas temu. Tak, rozumiem. Tak czy inaczej, Sarah Whittaker, twoja żona, została przyjęta do szpitala wojskowego na Słonej Pustyni przy Silver Lake. Zgodnie z dokumentacją operowano ją przez 6 godzin, a potem przeniesiono do... Przeżyła to całe dźgnięcie. Tak, tak. W papierach jest, że odzyskała pełnię sił. A potem przenieśli ją do innego obozu na obrzeżach Chemult. Czyli ona wciąż może żyć. Czyli ona żyje, moja żona żyje. To chcesz powiedzieć? Nie. Co to znaczy nie?
Obóz zniszczono. Wszystko zostało zniszczone. Nikt nie ocalał. Ty przeżyłeś. Oni przeżyli. Czekaj. Nic nie mogło uratować tego obozu, rozumiesz? A autostrada 97 była, jest arterią dla zarażonych świrusów, którzy wylewali się z Los Angeles, z okolic Zatoki, z Sacramento, dziesiątki albo setki tysięcy. Nic nie można było robić. No dobra, czyli spierdoliłeś. Kogo zabrałeś? Personel Niro, kilku federalnych ludzi z przepustkami. Personel Niro? Czyli żołnierzy z karabinami? Ludzi, którzy powinni byli chronić cywilów? Nie masz najmniejszych szans w starciu z hordą. Wiem, akurat o hordach wiem wszystko. No to wiesz, że nic nie mogliśmy zrobić. Wiesz, co mogłeś zrobić? Mogłeś zabrać kilka osób ze sobą, mogłeś uratować kilku z nich. Nie było szans, nie było czasu, nie było miejsca, rozumiesz? Oni walczyli ze sobą, zanim jasne, jeszcze pojawiła jasne. Się horda. Nie no, rozumiem. Przykro mi z powodu żony. Z powodu tego wszystkiego. Ale musisz zrozumieć. Gdybyś jej nie wysłał tamtej nocy ze mną, następnego dnia byłaby martwa. Dobrze postąpiłeś. A gdybyś postanowił zostać, skończyłoby się tak, że ty też byłbyś martwy razem z nią. Myślisz, że o tym nie wiem? O'Brien? Dziękuję za uratowanie jej życia. A więc ci przykro. O to chodzi, O'Brien? Przykro ci? Ja pieprzę. To wszystko to jedna wielka strata czasu. Kurde, co jest? Boozer! Boozer! Jasna cholera, Boozman, gdzie ty znowu polazłeś? Boozman, gdzie cię do diabła wywiało? Ślady butów. Pewnie jego. Dobra. Co to ma być? Co my tu mamy? Tędy? Jesteś tam? Tu Ricky. Deacon St. John. A, tak, Ricky, jestem. Co tam? Skizo cię szukał. Mówił, że Boozer nie przyszedł dziś do roboty i trochę się zaniepokoiłam. Nie, słuchaj, wszystko okej. Po prostu mieliśmy coś do załatwienia. Powiedz Skizowi, że będziemy za godzinę. Dobra. Hej, jestem już prawie gotowa, żeby tam wrócić i naprawić ten transformator. Wciąż się na to piszesz? Tak, to... Świetnie. Daj mi znać, kiedy. Już czuję tę gorącą wodę. Chyba nigdy nie wyjdę spod prysznica. Okej. To naprawdę świetnie. Słuchaj, Ricky, muszę spadać. Deacon, bez odbioru. Dobra, zobaczmy. Co tu się dzieje? Teraz jesteś mój.